Witam bardzo serdecznie, szczególnie tegoroczne moje szóste klasy. Chciałabym pokazać, w jaki sposób można rozwiązać taki przykład, w którym mamy mnożenie liczb mieszanych, z tym, że jedna liczba jest ujemna. Przede wszystkim musimy zamienić te liczby mieszane na ułamki niewłaściwe. Jak to robimy? Tutaj w pierwszej liczbie minus zostaje bez zmian. 1 razy 5 dodać do dwójki. 1 razy 5 to jest 5 plus 2 to 7. Mianownik zostaje bez zmian, a na górze licznik wyniesie 7. Razy 1 razy 8 to jest 8, dodać do siódemki to będzie 15. Na dole jest 8, na górze będzie 15. Liczba ujemna razy liczba dodatnia da nam wynik ujemny, ale wcześniej sprawdzam, ponieważ przy mnożeniu mogę skracać, tak, licznik z mianownikiem. Tutaj jest taka możliwość. Piątkę skrócę z piętnastką, podzielę przez 5. 5 na 5 to jest 1, 15 na 5 to jest 3. I co mi zostaje? 7 razy 3 to będzie 21 w liczniku, 1 razy 8 to jest 8 w mianowniku. I oczywiście należy wyciągnąć całości, minus zostaje. W 21 mamy dwie ósemki, tak? 8 zostaje na dole. 2 razy 8 to jest 16, więc jaka reszta nam zostanie na górze? 21 odjąć 16 to jest 7. I już mamy wynik minus 2 i 7 ósmych. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.